Witajcie w dzisiejszym dniu. Po tygodniu przerwy, jak widzicie, już jesteśmy w tym miejscu, czyli tak naprawdę łocie chłód, ciśni tam, ciś, tylko nie po mnie. Tak widzicie, grojonko, wszystko elegancko, tutaj kanty. No i już jedziemy systemem takim, że nawet nieraz, no ale już tak nie robimy, bo raz chłopaki betonowali o pół do siódmej było już i dopiero skończyli. Bo trochę im przy, trochę też mają roboty na betoniarni, no ładuj. Trochę mają też zamówień, także no mieli natłok wtedy i... Ale teraz już robimy zazwyczaj tak, że co drugi dzień, nie? Bo jesteśmy już w stanie tak to obcykane, że w ten sam dzień by można było betonować. No tylko trzeba by było złożyć do pół do trzeciej, iść do domu i czekać na pogruchę, nie? No ale tak to wygląda. Teraz no jeszcze przed nami tak naprawdę trzy betonowania. To zamknąć i całość od tego, nie? I co? No i widzicie, no tutaj robimy, tam też już materiał załatwiony, żebyśmy mogli dalej ciągnąć strop, też tam fajnie wyszedł, to jak będziemy, to wam pokażę. No i mamy jeszcze fuchę tam między murłatą a ścianą, znaczy wieńcem a murłatą, murujemy szóstkę, żeby właśnie było pod tym. Tak to wygląda. Zobaczymy, jak to pójdzie. No. Też byliśmy tam, gdzie ostatnio, bo tam pustaków zostało, to żeśmy to zabierali na tej budowie z białego. Tam już chłopaki dach mają ołatwiony. No ale nie miałem wtedy kamery przy sobie. Też fajnie to powychodziło, te gniazda i to. Także wszystko się to pospinało. No i działamy, że tak powiem. I będziemy to betonować. Andrzej, znowu się kurwa śmieje. Chciałeś coś powiedzieć? Thank you.
następna przekładka, no to wiadomo, zamykamy cały winkel. No i potem do góry już te rusztowania są przywiezione, żeby po prostu wziąć i rozłożyć, bo z zewnątrz też musimy mieć rozłożone rusztowanie. No nic, uciekamy, przejedziemy, widzimy się tam na budowie, to wam pokażę, jak ten strop powychodził i tyle. My tam jedziemy popuścić co drugi stempel, bo znajomy chce pożyczyć, no to trzeba sobie pomagać, że tak powiem. No i co, no i pewnie na dzisiaj na to tyle. Jeszcze wam mogę przejść, jak to wyszło. I pokażę wam jedną rzecz, co się nam stało, ale zaraz wam to nagram. No to tutaj już widzieliście, jak to wyszło, nie? Potem tu betonowanie, tu łączenie też elegancko, fajnie wszystko, ale nie wiem, czy widzicie na końcu tutaj. I tu zrobiliśmy jeden błąd, nie? To trzeba się do tego przyznać. Na tym odcinku od tego łączenia tu na tej raz, dwa to wychodziło gdzieś chyba dotąd. Mamy za wysoko centymetr. Bo żeśmy to robili od poziomicy. No i na takiej długo nie wiem czemu. No to było do oka, no ale widzicie. I potem wyciągnęliśmy raser, przemierzyć to. No to tutaj mamy odtąd dotąd i na tym 2 i plus ta 60 na tych płytach mamy centymetr. No na końcu będzie gdzieś 1,5 i trzeba będzie to zeszlifować, nie? Tu już było próbowane, jak widzicie tutaj, ale no muszę pożyczyć jakąś lepszą maszynę, bo kątówką to jedna tarcza była już zarąbana od razu, a reszta, no ta już jest już też do lasera, już nie robimy tego od poziomicy. Zresztą poziomica też ma tą tolerancję błędu, nie? Zresztą na takiej długości też do co do milimetra tego nie jesteśmy w stanie zrobić. No ale no, tak. No i tu już jest jechane normalnie od niwelatora ten poziom. Pomyślałem właśnie, że od poziomicy będzie lepiej. Znaczy łatwiej jest, no bo wtedy nic się nie majta czy coś, tylko całą listwę dokładamy do poziomicy, no ale jednak poziomica nas może też była trafiona. No i tak się stało, jak się stało, ale to jest do ogarnięcia. No i zostanie nam wiadomo jeszcze po uzupełnianie tych otworów. No i jeszcze zastanawiamy się, żeby tego jeszcze nie szlifnąć tych śpików, co pozostawały po betonie, ale zobaczymy, jak to się dogadamy z inwestorem. No, także zresztą tutaj też jeszcze odnośnie poziomu jest to, że tam ekipa, co przyjdzie do tego łukowego dachu, oni i tak tu będą mocować marki na tym, czyli też będą mieli jakąś regulację, nie? Coś można podłożyć, gdzieś coś podszlifować, także no też nie wiem, jaką oni chcą mieć dokładność, nie? Bo wiadomo, co do milimetra, no to na takiej długości, no to są też błędy pomiarowe, to tego nie unikniemy, nie? No ale tak jak mówię, tutaj na tych dwóch płytach musimy to szlifnąć, te centymetr, 1,5, bo tak jakby od początku idzie fajnie 0 i co jakiś czas na poziomicy albo uciekało nam to do góry, no i wyszło finalnie, no na takiej odległości, na łacie dwumetrowej jest prawo, że może wyjść coś nie tak. No. Także co, no my jedziemy dalej, także widzimy się za chwilę. Jak widzicie, tak wygląda tutaj ten strop. On był dosyć sporo rany. 4 czy 5 dni. Tam macie jeszcze ten garaż. No i tam zostało tylko zrobić szczyty, no i wieniec szczytowy. To ładnie spiąć. I tyle, no. A tutaj, no to tutaj jest przemurówka. Też z tego murowania te 4 palety wychodzą. I wieniec. No i tu wyzwanie kolejne.
wyspania, chociaż tutaj to wyspanie jest dużo wyższe, bo ma 62 cm. Idą szczyty takie potężne, bo też tu będą takie okna fikuśne, także no też trzeba będzie to ogarnąć, nie? Beton nasz bialutki jest, ale ładnie już, fajna struktura, rysek nie ma, także jest ok. No i te tu wyleczki też ładnie, te obwodowe. I przyjechaliśmy, wyciągamy tam te właśnie stemple, co wam mówiłem, co drugiego, bo dopiero pełne rozdeskowanie to gdzieś za tydzień, półtora. Ale ładnie, fajnie to było wychodziło. No i co, no my się bierzemy, ładujemy to i spadamy. No a jutro znowu przekładka szalunku i na czwartek beton. I to tu mamy transport właśnie pustaków, w razie czego jak skończymy szybciej szalować tam, żebyśmy to tu przyszli, już zaczynali. No też nie chcę chłopaków przeciągać, żeby zostawali ponad godziny, bo to bez sensu jest. A człowiek jest zmęczony potem już po tej pewnej godzinie, już też błędy się robią. To też nie jest tak do końca fajne, żeby tak cały czas działać na pełnych obrotach, że tak powiem. Dobra, no to widzicie, no tak to tu wygląda. My ładujemy auto i uciekamy, także pamiętajcie o łapie w górę, jeśli się podobało, i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć.